Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Danganronpa. Słuchajcie, na wstępie chcę wam zająć dosłownie chwilkę, żeby powiedzieć, że odniosłem się do waszych porad, bo już dwa pierwsze odcinki są na tubie, kiedy nagrywam ten odcinek. I tak, przyciszyłem trochę, bo rzeczywiście było zdecydowanie za głośno. Dodatkowo tam powiedzieliście mi o paru rzeczach typu takich czysto związanych z nazewnictwem i w sumie nie wiem jeszcze na co się zdecydować, ale no powiedzieliście mi więcej, że ten po prawej typek z tą czupryną to jest Jasnowidz, ten Clairvoyant czy jakoś tak, więc na pewno mi się to przyda, bo jestem zbyt leniwy, żeby sam to sprawdzić. No i dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Czas jakoś zobaczyć co dalej, nie? I powiedzieliście mi jeszcze, w sumie to znajomy mi napisał na Steamie, że w Japonii jakby jest taka tradycja, czy nie wiem czy to jest tradycja czy co, no ale że ogólnie najpierw jest nazwisko, potem imię, więc Makoto to nie jest imię, w sensie, no tak, Makoto to nie jest imię, tylko nazwisko, więc Makoto to jest nazwisko, no a Egi to jest imię, więc spoko. Bardzo dobrze wiedzieć, nie miałem o tym pojęcia. Pewnie jakbym oglądał jakieś anime, to bym się połapał, no ale za dużo anime w swoim życiu nie oglądałem, więc nie wiedziałem. Ale wielkie dzięki za te rady, wielkie dzięki za ciepłe przyjęcie serii, bo naprawdę aż ciepło się robi na sercu, kiedy się widzi takie zainteresowanie, tyle w komentarzy, takie zaangażowanie, że po prostu no dla mnie to jest bardzo, bardzo miłe. Dzięki wam wszystkim, no i dobra, lecimy. Musisz kogoś zabić, jeżeli chcesz stąd wyjść. Mój umysł zamroził się. W sensie tak zamarł i powietrze stanęło mi w gardle, kiedy tylko o tym pomyślałem. Czułem się sparaliżowany strachem, który powoli przechodzi przez moje ciało, kompletnie nade mną przejmując kontrolę. Powietrze zdawało się ściskać mnie i po prostu miażdżyć. Starałem się z całych sił, żeby nie dać się temu zwyciężyć. Chapter pierwszy. To survive, żeby przetrwać. Okej. Okay. Nie wiem ile jest chapterów w tej grze. Nie mam pojęcia. Ale nieważne jak ciężkie było powietrze. Jej ciężkie słowa, jej ostre słowa przebiły się przez nią. I? Co teraz zrobimy? Hej. Będziemy tak na siebie się rapić? Jej komentarz był skierowany do wszystkich w pokoju. To pomogło nam wrócić do rzeczywistości. Prawda, ona ma rację! Listen to me! Czasami nawet jak jesteś przestraszony albo zdenerwowany, musisz po prostu wziąć się w garść. Żeby zapomnieć o tak prostej rzeczy. Nie mogę sobie to wybaczyć. Jestem tak zażenowany. Proszę, niech ktoś mnie walnie. Nie mogę sobie wybaczyć. Niech ktoś mnie walnie. Ukażcie mnie. Jezu. Jeżeli masz czas o tym krzyczeć, masz też czas, żeby coś z tym zrobić. Ale... Jakie to jest zadanie? Tak dokładnie? Stupid. Idioto. Żeby znaleźć wyjście, e? Musimy znaleźć tego, kto kontroluje tym głupim niedźwiadkiem i pobić go. Ale zanim to zrobimy, może powinniśmy zerknąć do naszych dzienników. To chyba najlepsza metoda, żeby sprawdzić, jakie są zasady w tej szkole. O jakich zasadach szkolnych wspomniał Monokuma, zanim zrobimy coś więcej. Prawda. Jeżeli będziemy tak się poruszać i działać bez wiedzy, jakie są zasady, coś złego może się stać. Cholera. Okej. Więc zróbmy to szybko i sprawdźmy te głupie zasady. Okej, zalogowaliśmy się. Jest nasze imię i nazwisko. Nazwisko i imię. Po włączeniu mojego elektronicznego dziennika, pierwsza rzecz, którą zobaczyłem, było moje imię. Więc tak jak Monokuma powiedział, imię właściciela pojawia się na samym początku. A, jeszcze jedno, zapomniałem. Mówiliście mi, żeby zmienić na dubbing japoński, bo podobno napisy tak będą angielskie, ale też były jakieś pogłoski o tym, że będą jakieś zadania, czy jakieś tam minigierki, w których
w których bardzo ważne jest, żeby się wsłuchać w to, co mówią inni. I nie wiem, jedni mówili, że i tak będą napisy, drudzy mówili, że tych napisów nie będzie i jeżeli nie umiem japońskiego, to sobie nie poradzę, więc wybaczcie, ale zostanę przy angielskim. Z tego, co słyszałem, dubbing japoński nie jest aż tak dobry, jakby mógł być. W sensie nie jest dobry, ale nie jest dużo lepszy od tego angielskiego, więc no mam nadzieję, że Mando zjeby mi wybaczą, że będę używał tego angielskiego. No bo naprawdę nie chciałbym później być świadkiem sceny, kiedy jakby nie umiem czegoś zrobić, bo czegoś kompletnie nie rozumiem. Już z angielskim bywają u mnie problemy, jak dobrze wiecie, a jakbym miał jeszcze się wczuć jakby w język japoński jakoś, nie wiem, i zgadywać, co to może znaczyć, to by była już katastrofa. Dobra. Tak więc z głównego menu, które się pojawiło, wybrałem zakładkę zasady szkolne. Ikonę. Dobra. Pojawiła się lista z szkolnymi zasadami. Innymi słowy, te zasady były na nas nałożone. Studenci mogą znajdować się tylko w szkole. Opuszczenie terenu szkoły jest nie do zaakceptowania kiedykolwiek. Night time, czyli taka cisza nocna, zaczyna się o 10 wieczorem i kończy o 7 rano. Niektóre miejsca są niedostępne w nocy, więc proszę zwracać na to uwagę. No proszę robić to, co macie zrobić przed ciszą nocną. Zasada trzecia. Spanie gdziekolwiek poza dormitorium będzie traktowane jako spanie w klasie i karane właściwie. Z delikatnymi ograniczeniami możesz eksplorować cały teren Szczytu Nadziei, bo tak to chyba się tłumaczy, nie? Ktoś mi to napisał w komentarzu, że Hope's Peak to jest liceum Szczytu Nadziei, jak ty chcesz. Zasada piąta. Przemoc wobec dyrektora Monokumy jest szczególnie zakazana. Tak samo jak niszczenie kamer. Zasada szósta. Każdy, kto zabije innego studenta i zostanie nagrodzony, zostanie mu przydzielona ten... to jest graduate. Brakuje mi teraz na to słowa. Oto jakby wyjście ze szkoły. Chyba że zostanie odkryty. Wow, czyli trzeba zabijać tak, żeby nikt inny o tym nie wiedział, prawda? Zasada siódma. Dodatkowe zasady szkolne mogą być dodane, jeżeli będą potrzebne. Jeżeli znajdzie się taka potrzeba. Czując lekki zawrot głowy, podniosłem twarz i spojrzałem... podniosłem twarz jakby z ekranu. Jak spojrzałem dookoła, zobaczyłem te wszystkie zachmurzone oblicza przede mną. Stop fucking around! Co to za gówno? Co to za zjebane zasady? Nie pozwolę im mnie kontrolować. A, no to czemu nie pójdziesz, nie poszwędzasz się po szkole i zobaczysz, co się z tobą stanie? Osobiście chciałabym bardzo zobaczyć, co się stanie, jeżeli ktoś złamie jedną z zasad. However. Ale jeżeli ktoś zostanie ukarany, tak jak widzieliśmy to wcześniej, nie sądzę, żeby mógł się zrespić po tym wszystkim. No wiecie, takie nawiązanie growe, wiecie o co chodzi, nie? Yo. Odkąd byłem dzieckiem, dorastałem z moim starszym bratem, który wbijał mi to do głowy. Kiedy mężczyzna składa obietnicę, musi jej dotrzymać, nawet jeżeli to ma go zabić. What? Złożyłem mnóstwo obietnic i wciąż muszę ich dotrzymać. O to chodzi. Piece of shit! Więc jory to jest zginąć. Nie za bardzo zrozumiałem, ale mówisz, że będziesz trzymał się zasad, prawda? That's true. No tak. Myślę, że tak. Mam pytanie. Co do zasady numer 6. Jak myślicie, o co tutaj chodzi?
Każdy, kto zabije innego studenta, zostanie nagrodzony wyjściem ze szkoły, chyba że zostanie odkryty. Mówisz o drugiej połowie, prawda? Gdzie jest napisane, chyba że zostanie odkryty. Też się nad tym zastanawiałem. Chodzi o to, że jeżeli chcecie stąd wyjść, musicie zabić kogoś, żeby tak, żeby nikt inny tego nie odkrył. Że to byliście wy. Ale dlaczego? Dlaczego mamy to zrobić? Nie widzę powodu, żeby się martwić. Po prostu martwcie się o to, żeby spełniać zasady, które tu zostały nam wytłumaczone. Niestety, ale nie chcę słuchać niczego od kogoś, kto czeka na innych, żeby zadecydować, co dalej. Don't jump at me, nie wiem. Nie zrzucaj to na mnie, nie wiem, co znaczy jump. Work like a full on stop. Pomijam niestety te, bo nie jestem pewien, co to dokładnie znaczy. Na chwilę obecną powinniśmy zapomnieć o tym głupim... o tych głupich zasadach dotyczących morderstw i tak dalej. Okay. Teraz, kiedy znamy zasady, czas zacząć poznawać tę szkołę. Prawda, musimy dowiedzieć się, gdzie my dokładnie jesteśmy. Jest stąd jakieś wyjście? Co z jedzeniem i zapasami? Jest mnóstwo pytań, które musimy poznać odpowiedź. Dokładnie. Rozejrzyjmy się tu. Będę szedł sam. Co? Dlaczego? To jest całkiem głupie, nie sądzisz? Ktoś tu już mógł zacząć myśleć o tym, jak zabić jedno z nas. Myślicie, że powinniśmy trzymać się razem i ułatwić to dla potencjalnego mordercy? Hold on a second. Muszę się napić, poczekajcie, muszę sobie nalać piczka, bo zapomniałem to zrobić przed tym, a już mnie suszę, wiecie, no dużo gadania w tym jest. Se naleję, wybaczcie, pewnie słyszycie te górskie potoki, które się wlewają właśnie do mojego kubka. Chwila, poczekaj. To nigdy by... What? Nawet nie mów, że to nie mogłoby się stać. Nie możesz zaprzeczyć, że jest taka możliwość. To dlatego wszyscy byli tacy wstraszeni, kiedy ta zasada o wyjściu ze szkoły została nam przedstawiona. Mam rację? Ale... Po prostu będę się zachowywał tak jak będę uważał dla siebie najlepiej, nie? Just hold on. Poczekaj. Na pewno nie pozwolę ci po prostu biegać i robić sobie co chcesz. What? O, jest spina. Z drogi, śmieciu. Plankton, no taki... debilu, nie? Co? Co to miało niby znaczyć? Such ignorance. Jesteś po prostu śmieciem. Krążącym w morzu innych śmieci. Tak mało znaczącym, tak nieważnym, że nie masz szans jakby zrobić czegoś, co będzie ważne. You're fucking dead. Już nie żyjesz, skopię ci dupsko. Nie, czekajcie, nie walczcie. Co powiedziałeś? Jesteś taką małą, wszystko dobrze dziwką? You wanna throw down? Głupio brzmi czasem to tłumaczenie, no ale wybaczcie, mam nadzieję, że jakiś sens łapiecie. Myślisz, że kim jesteś, mówiąc do mnie w ten sposób? Myślisz, że jesteś moim ojcem lub coś? Nie, nie o to chodziło. Pierdol się. Co, uderzył nas? Uderzył mnie. A ja upadłem do tyłu. Wyglądało to jak scena z jakiegoś komiksu. Nawet nie zauważyłem, kiedy nadchodził cios. To po prostu nagle uderzyło w moją twarz. W jednej sekundzie stałem tam, a następnej już łapałem powietrze, upadając. Teraz jak o tym myślę, może trochę zapomniałem. Z jakimi ludźmi jestem tutaj uwięziony. Moje poczucie... Mój instynkt... Po prostu przestał działać. Znajdowanie się wokół tych wszystkich niesamowitych... jakby osobiło moją uwagę, no, moją... O Jezu, jak mi brakuje słów, to jest straszne. Więc nie...
Wydaje mi się, że nie powinien być zaskoczony, że doprowadziło to do takiego absurdu jak ten. Ale po prostu straciłem jakby wgląd na rzeczywistość. To była moja ostatnia myśl, kiedy zacząłem powoli tracić przytomność i wszystko zaczęło się rozmazywać, aż w końcu kompletnie mnie odcięło. Zemdlałem. I kiedy w końcu otworzyłem moje oczy ponownie, to co zacząłem było... Spokój. Co? Gdzie jestem? To już stało się dla mnie rutyną, że budzę się w miejscach, których nigdy nie widziałem wcześniej. Okej, więc gdzie teraz jestem? Mam teraz dostęp do handbook menu, czyli do tego mojego jakby dzienniczka. Możemy tam przeglądać różne informacje, gdy będziemy grać. Otwórz handbook menu, wciskając F1. Możemy w tym menu sprawdzać zasady szkolne, informacje o postaciach i tak dalej. W niektórych miejscach mapa i pociski prawdy, truth bullets, mogą nie być dostępne. Możesz też zapisywać wczytaj grę pod zakładką system. Możesz też pod przyciskiem F2 przyglądać transkrypcję, czyli wszystko co każdy mówił. To pewnie będzie ważne. Używaj tego mądrze, bo tam są różne ciekawe informacje i tak dalej, bla bla bla. Dobra, zacznijmy ten menu. Dobra, mamy mapę, nie możemy jej użyć. Truth Bullets to jest... przejrzyj dowody i jakby winy, które... o których już wiesz. Czy to jest takie jakby nasze menu śledztwa, ja bym tak nazwał. Prezenty. Co to jest prezenty? Jezu, aż 114? Ja nic nie mam odkrytego, nawet nie będę szedł głębiej. Report card. To jest słuchaj informacje o postaciach, tak. Makoto Naegi, Kiyotaka Ishimaru, Byakuya Togami, Mondo Owada, Leon Kuwata, Hifumi Yamada, Yasuhiro Hagakure, Sayaka Maizono, Kyoko Kirigiri, Aoi Asahina, Toko Fukawa, Sakura Ogami Celeste, Junko Enoshima, Chihiro Fujisaki. Dobra, 15 uczniów. No ciekawie powiem wam. Ciekawe, czy jest połowa dziewczyn, połowa chłopaków. 8 jest dziewczyn na pewno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chłopaków? No, chłopaków jest mniej. Jest pewnie jakaś dziewczyna zostanie złapana pierwsza, nie? Bo tutaj się będę zabijać, no to nie ukrywam, że spodziewam się już niedługo, że zacznie się jakaś akcja. Dobra, co są zasady, już je widzieliśmy, system. Transkrypcja, opcje, save. Ja chcę zacząć save, zapisać sobie. No i dobra, którym było te menu, że... O, właśnie tab. Dobra, nie wiem po czym tu się warto rozglądać, czy spadać dosłownie wszystko, czy nie. Kamera. Nie widzę myśleć o tym, że ktoś może mnie obserwować nawet teraz. Nie możemy nic zrobić z kamerami, więc lepiej upewnić się, że nic, że nawet jej nie dotknę. Co to jest to? To jest jakiś notatnik? Myślę, że każdy uczeń dostał po jednym. Okej. Okay. Co to jest to? To jest jakiś, nie wiem, lint roller? Jakiś... Wałek? No nie wiem, coś w tym stylu. Aha, to jest papier toaletowy? Myślę, że powinniśmy... Wydaje mi się, że jest po to, żeby posprzątać po sobie? Czy to jest takie coś, żeby, nie wiem... Żeby posprzątać na przykład po morderstwie, czy to jest jakieś po prostu rolka papieru na tym? Może i to, i to. Dobra, co jeszcze? Okno już widzieliśmy, łóżko sprawdźmy. Nie wydaje się żeby było coś szczególnie dziwnego w tym łóżku. Jest tutaj klucze. To muszą być klucze do pokoju. Moje imię jest napisane na bryloczku. To znaczy, że są moje, prawda? Lepiej będę miał je przy sobie. Jest... co to jest? To jest łazienka. A, nie otwiera się. Wydaje mi się, że jest zamknięta. Okej. Okay. To jest monitorer, to już taki widzieliśmy. Co to jest tu jeszcze? Jest tutaj kawałek papieru, który mówi
ogłoszenie od dyrektora Monokumy. Każdy zamek jest, każdy pokój jest, ma zamek, który jest tak stworzony, że nie da się go złamać, ani wiecie, no wytrychami jakimiś otworzyć. Odnawianie klucza do pokoju jest dosyć problematyczne, więc proszę upewnić się, że nie zrobicie swojego. W każdym pokoju jest prysznic, ale pamiętajcie, że woda jest wyłączona podczas nocy, podczas ciszy nocnej. Dodatkowo łazienki do pokojów dziewczyn mają swój własny zamek. No i na koniec przygotowaliśmy wam jeszcze mały prezent. Dla dziewczyn to będzie zestaw do szycia, a dla chłopców toolkit, czyli taka skrzynka z narzędziami. Do zestawu do szycia dołączono mapę z Body's Vital Organs, z takimi z organami i ich miejscem w naszym ciele. Jedno ukucie wykona całą robotę dziewczyny. Okej, okay, super. Dla chłopców wierzymy, że mocne jebnięcie w głowę którymś z narzędzi będzie wystarczające. Nie myślcie, po prostu czujcie i rozkoszujcie się sobą. Zerwałem kartkę papieru i wyrzuciłem ją do kosza. Dobra, tu jest kosz, może w koszu będzie coś ciekawego. Kurczę, nie da się jakoś go... O, dobra. Tak jak coś na krańcu kamery był. To jest po prostu zwykły kosz. Nie widzę w tej żadnej zapadni albo ukrytych rzeczy. Nigdzie. Jest tutaj tylko papier, który przed chwilą wyrzuciłem. O! Co to jest? Jakiś żeton z Monokumą znaleźliśmy. No i dobra, słuchajcie. 22 minuty. Dobra, jeszcze pociągnijmy to trochę. Nie chcę zrobić 48-minutowego odcinka, ale no jeszcze trochę by się przydało. Wygląda, że to drzwi na zewnątrz. Są zamknięte. Okej, okay, możemy wyjść stąd? A, coś jeszcze nie znaleźliśmy. Tutaj? Wygląda to, że coś jest w szufladzie. Aha, to ten toolkit, no tak. To jest skrzynka z narzędziami. Jest całkowicie nowa. Wciąż jest tam zawinięta w jakąś tam folię, czy coś tam. Nie potrzebuję tego w tej chwili, więc na razie to tu zostawię. Ja bym brał to ze sobą, jakiś młotek, jakbym ktoś próbował jebnąć, no ale to tylko ja. Zacząłem rozumieć, ten pokój musi być... No, to ta trzecia zasada, już nie daję czytał po raz setny. To musi być mój przydzielony pokój. Ktoś musiał mnie tu przynieść po tym, jak zemdlałem. Dziwne, że nas mi zabili, nie? Więc to wyjaśnia... To odpowiada na pytanie. Następnym pytaniem jest... Co robią teraz pozostali? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. I on polega na tym, żeby wydostać się stąd. Dobra. Możemy wyjść z pokoju. Ja się jeszcze napiję. Mhm. Wybiegłem z pokoju, żeby spotkać się z pozostałymi. Ale ktoś na mnie czekał. To wyglądała jak scena ze starego serialu. O, Sayaka? Sorry. Przepraszam, nic się nie jest? I'm fine. Wszystko w porządku. Mam nadzieję, że z tobą też. Przepraszam za to. Ma taki zawstydzony uśmiech na twarzy. Wstałem powoli. Wszystko w porządku, Sayaka? Nic ci nie jest? Się śmiesznie śmieje. Sprawia, że to brzmi gorzej niż jest naprawdę. Wszystko ze mną w porządku. Wiem, jak wyglądam. Ale tak naprawdę zbudowałem sobie niezłą muskulaturę, zeskakując i wchodząc na scenę. W porządku. Ale czy ty, z tobą wszystko w porządku? Wiesz, kiedy Mondo cię uderzył... To prawda, zostałem walnięty przed wszystkimi innymi. Wydaje mi się, że wyglądam na ofiarę właściwie od samego początku. Makoto? O nie, wszystko w porządku. Nic złego się nie stało.
O, całe szczęście. Byłam... trochę zmartwiona. Cięci. Swoją drogą, co tutaj robisz? Właściwie to przyszłam po ciebie. Przyszłaś po mnie? Listen. Wiesz, jeżeli się czujesz lepiej, miałam nadzieję, że pójdziesz ze mną do jadalni. Jadalni? You see. Po tym jak cię ruszyli, wszyscy zdecydowali... Po tym jak zostałeś ruszony, wszyscy zdecydowali, że zajmą się sobą. Uznaliśmy, że to będzie bardziej efektywne, jeżeli rozdzielimy się, żeby zbadać tę szkołę. Więc umówiliśmy się, że spotkamy się później i obgadamy o tym, co każdy z nas znalazł. Więc to znaczy, że już zbierać się w jednym miejscu. Jeżeli o to chodzi, to oczywiście pójdę z tobą. Dobrze. Pójdę pierwsza i spotkamy się w jadalni. Okej, super, to poszliśmy razem, ale nie poszliśmy razem. Co to jest? To jest jakieś inne piętro w ogóle. Tu są pokoje. I są nazwiska na tych pokojach, chyba. Wygląda na jakieś tabliczkę z imieniem. Drzwi wydają się być zamknięte. No dobra, to pewnie każde drzwi są zamknięte. Nawet nie dycha ich sprawdzę. Mam nadzieję, że nie ominę na przykład jakiejś opcji, żeby wejść i coś zaciukać. Znaczy nie wiem, czy w ogóle... Ja chcę coś zaciukać. No na pewno chcę stąd wyjść, prawda? Dobra, to są inne pokoje. Gdzie jest pokój tej co na nas wpadła? Jak ona się zwała? Sayaka? Sayaka. O, to jest ona. A, czy ona jest naszą sąsiadką? Jeszcze mamy naprzeciwko siebie Mondo, czyli tego, który nas uderzył, oraz tego biznesmena, nie? Dobra, przejdźmy się po korytarzu. To jest Leon, tutaj Yasuhiro i Hifumi, dobra. Tutaj mamy... co to jest? Co to jakieś wysypisko? Wszyscy spotkają się w jadalni i powinien tam pójść. Aha, czyli nie możemy chyba za bardzo poeksplorować. Więc po prostu będziemy tam szli i ja myślę, że w tym momencie skończymy odcinek. To są łazienki. Musimy obalać całą sprawę. Tutaj mamy zamknięte jakiś, nie wiem, magazyn. Jak to wygląda? Tutaj brama na niższy poziom chyba. Tutaj pralnia. Łazienka, prysznice. O, sauna chyba nawet jest. Zajebiste. Dobra, to jest jadalnia. Tutaj mamy z kolei Hope Speak Academy. Nie wiem, wyjście stąd? Wyjście na niższe piętro? Sam nie wiem. No, tak czy siak, dzięki wam za uwagę. W kolejnym odcinku lecimy do jadalni. Zobaczymy, co odkryli nasi ziomkowie, bądź też nie ziomkowie. Nasi, że tak powiem, współzawodnicy. No i zobaczymy co dalej. Na razie zapowiada się fajnie. Tak więc dzięki za uwagę. Jak się spodobało, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji kanału. To naprawdę motywuje. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, pa, pa.